Czy powinniśmy reagować na zło, które obserwujemy? Otóż tak, zdecydowanie tak. Począwszy od, nazwijmy to, drobnych spraw, a skończywszy na grubych rzeczach, jak chociażby na polityce. Nie zgadzam się z opiniami tych, którzy twierdzą, że nasza ojczyzna jest w niebie i powinniśmy machnąć ręką na wszystko, co się tutaj dzieje. I nie przejmować się tym. No to nie jest ani biblijne postępowanie, ani nie jest to postępowanie mądre. Jest to wyraz takiego wyrafinowanego egoizmu, który daje tym ludziom takie poczucie, że są kimś lepszym. No bo oni nie są z tego świata i mają to w głębokim poważaniu. Jeżeli tak jest, tak myślisz, to moim skromnym zdaniem powinieneś od tego świata nie pobierać żadnej renty czy emerytury, nie powinieneś chodzić po pięknie zrobionym chodniku, nie powinieneś jeździć samochodami po ulicach, no bo przecież nie jesteś z tego świata. Powinieneś poruszać się w powietrzu. Powinieneś nie jeść też. No bo jak można, tak duchowy człowiek nie może przecież brudzić się zwykłym jedzeniem, jakąś marchewką, która w ziemi gdzieś głęboko tkwiła, toż przecież brud i to takie nieduchowe. Co znaczy, że powinienem reagować na zło? A ja dam wam taki drobny przykład, bardzo drobny. Jakiś czas temu, no już parę lat minęło, prowadziłem firmę. Przez 2 lata ją prowadziłem, będąc jednocześnie pastorem. I któregoś dnia przed moją firmą panowie robotnicy wykopali potężną dziurę. Jak to panowie robotnicy wymieniali poglądy na różne tematy, a zamiast przecinka, używali przekleństw. No więc wyszedłem ze swojej firmy, podszedłem i mówię: panowie, zatrzymajcie się trochę. Dlaczego wy tak przeklinacie? Dlaczego tak kaleczycie język? Czy myślicie, że przez to jesteście bardziej męscy? Ku mojemu zdziwieniu, przyznam, nikt się nie sprzeciwił. Nawet powiedzieli: przepraszamy. Na drugi dzień historia się powtórzyła. I znowu wyszedłem. I wiecie, co się stało? Kiedy mnie zobaczyli już z kilkunastu kroków, zaczęli krzyczeć: nie, 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 to my już nie, przepraszamy bardzo, już się nie więcej nie powtórzy. Uśmiechnąłem się, kiwnąłem głową i odszedłem. Jaki z tego wniosek? Jak nie reagujesz na zło, to ono się rozprzestrzenia. Jeżeli zareagujesz, to zaczyna uciekać. Wiecie, że zwykle złe rzeczy czynią tchórze. Tak, tchórze kradną, tchórze gwałcą, tchórze cudzołożą, tchórze zdradzają swoje żony i swoich mężów, tchórze kłamią, tchórze oszukują swoich wyborców, ale kiedy ich skonfrontować z prawdą, wieją i nie chcą odpowiadać za to, co robią. Jeśli więc nie reagujesz, to tak naprawdę sam sobie szkodzisz. Ponieważ oni się uczą bezkarności. Oni się uczą, że wszystko im wolno. A w związku z tym, że wszystko im wolno, no to posuwają się coraz dalej. I pamiętaj, że może przyjść taki moment, kiedy już nie będą chcieli się cofnąć, bo tak się rozpanoszą. Więc dopóki możesz zareagować na zło, reaguj na zło. Nazywaj rzeczy po imieniu. Jeżeli widzisz, masz swojego kumpla, który zdradza żonę, to idź do niego i powiedz mu: człowieku, co ty robisz? Czemu żonę zdradzasz? A co cię to obchodzi? Interesuje mnie to, bo żal mi twojej żony i żal mi twoich dzieci. Robisz krzywdę nie tylko zresztą swojej żonie i dzieciom, tej kobiecie też robisz krzywdę, bo dajesz jej nadzieje, których nie spełnisz.
I uczysz tych, którzy na to patrzą, że można zło w blasku dnia czynić. I nie ustępuj. Może się okazać, że uratujesz małżeństwo. Może się okazać, że ten człowiek się zreflektuje. I tak często się stanie. A jeżeli jakiś polityk czyni zło, znajdź jego biuro poselskie, czego nigdy nie zrobiłeś, i idź do niego. I powiedz mu: człowieku, czemu ty kłamiesz? I powiedz mu: wtedy a wtedy powiedziałeś to a to. Dlaczego kłamiesz? Myśmy, czyli ci, którzy ciebie wybierali, nie zgodziliśmy się, nie daliśmy ci mandatu na to, żebyś kłamał, żebyś oszukiwał, żebyś czynił zło. Nie daliśmy ci na to mandatu. I nie ustępuj i zobaczysz, że ten człowiek, kiedy cię z daleka zobaczy, zamknie się w biurze. Stój pod biurem dla jego dobra i czekaj, aż wyjdzie. Następnym razem zmieni adres biura. Albo się zreflektuje. I w jednym i drugim przypadku odniesiesz zwycięstwo i oczekiwany skutek. Nie ustępuj. Kiedy widzisz, że w twojej zakładzie pracy ludzie kradną, nie idź na skargę, idź do nich. I powiedz jednemu drugiemu prosto w oczy: dlaczego kradniesz? Kto ci dał prawo do tego, żeby kraść? Czasami chodzę na zakupy z kimś i mam takie sytuacje, że ktoś bierze sobie jedno winogrono, skosztuje, mówię: nie, nie, nie ma kosztowania. Weź, wrzuć do koszyka, zapłać za to jedno grono, ale nie kradnij. A co to za kradzież? A twoje to jest? I jest koniec dyskusji. Ucz tego samego dzieci. Nie pozwól na to, żeby się nauczyły kraść i żyć na czyjś rachunek. A ty nie ucz się wyłudzać od tak zwanego państwa, bo to jest twoje państwo, jakichkolwiek pieniędzy. To jest powszechna praktyka. Wielu ludzi tak pogoniłem. Także takich, którzy uważali się za chrześcijan. Oni przyszli po radę do pastora. No to usłyszeli radę. Idź, złodzieju, precz. Niektórych już nie ma w zborze. A ci, którzy są, nie kradną. Bo się nauczyli. Jak widzisz człowieka, który kłamie prosto w oczy, to zapytaj go: czemu ty kłamiesz? Ale i dlaczego? Ja nie kłamię. To powiedz mu: powiedziałeś to, a to. A jest tak, a tak. Ja kłamstwa nigdy nie odpuszczam. Z tego naszego kościoła kilkanaście ludzi dało dyla, dosłownie uciekło z przerażeniem. To są tchórze zwyczajne, których skonfrontowałem z prawdą. Kłamcy, kłamcy, kłamcy. Nie wyrzekli się kłamstwa, ale nigdy więcej przy mnie nie kłamią. Gdzieś tam poszli i gdzieś tam kłamią, ale to już nie mój problem. Nigdy nie pozwól na to, żeby ludzie kłamali. Pamiętaj o tym. Biblia o tym mówi wyraźnie. Kłamcy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Złodzieje nie odziedziczą Królestwa Bożego. Cudzołożnicy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Język, którego używasz, tak naprawdę determinuje później to, co dzieje się wokół ciebie. Ludzie cię postrzegają tak, jak słyszą. I tak, jak widzą. Drogi przyjacielu, zacznij się zastanawiać nad tym, co robisz, co mówisz, jak się zachowujesz. Nie niszcz wspólnego dobra, jakim jest twoja miejscowość, twoja rodzina, twoje państwo. Nigdy tego nie rób, bo to się obróci przeciwko tobie. Nie zniszczysz tylko swojego życia, ale zniszczysz życie wielu innych ludzi. Wiele lat temu pewien młody człowiek, miał wtedy chyba między 8 a 10 lat, już dokładnie nie pamiętam, bo to było naprawdę dawno, zachowywał się w sposób skandaliczny. Był jednym z czworga rodzeństwa, najgorszym typem, jakiego znałem.
chodzące zło. Naprawdę tak było. W końcu okazałem mu, wiele lat mu okazywałem miłość, troszczyłem się o niego, pomagałem tej rodzinie. Nie chwalę się, tylko mówię prawdę. I w końcu, widząc, co ten człowiek młody wyprawa, powiedziała mu tak: słuchaj, człowieku, nie wymienię imienia, bo ktoś mógłby zlokalizować. Słuchaj, człowieku, jeżeli nie zmienisz swojego postępowania, to swoje życie spędzisz w więzieniu. Popatrzył na mnie takimi oczami, pełnymi nienawiści, jakby chciał mnie zabić. Dzisiaj ma około 40 lat. Ze 20 lat spędził już w więzieniu. Niestety okazało się, że byłem w tym przypadku prorokiem. Ale reagowałem na to tak, jak mogłem. Ale to nie był mój syn, to nie było moje dziecko, więc nie miałem pewnych możliwości. A rodzicom, a szczególnie ojcu, tak bardzo nie zależało. Reaguj na zło. I nie pozwól na to, żeby się rozpleniało. Jeżeli ci jest to obojętne, to wiesz, dlaczego ci to jest obojętne? Bo jesteś martwy duchowo. Jesteś takie zombie, które chodzi, je, pracuje, ale nie żyje. Każdy, kto jest żywy, zawsze zauważy zło. I nigdy nie będzie mu to obojętne. Zawsze zareaguje w taki sposób, aby zło usłyszało i zobaczyło prawdę. Reaguj na zło. Zawsze.